W dyscyplinach biegowych wyniki najlepszych zawodników są bardzo podobne. Często różnią się tylko dziesiątymi albo i setnymi częściami sekundy. W tej lekcji pokażę Ci, jak porównywać liczby dziesiętne. Widzisz tutaj oś liczbową, zaznaczono na niej liczby naturalne. Im dalej na prawo, tym liczby są większe. Na przykład liczba 4 jest mniejsza niż liczba 5. Możemy to zapisać w taki sposób: liczba 4 jest mniejsza niż liczba 5. Spójrz teraz na taki zapis. On oznacza coś podobnego. Tutaj jednak mamy puste miejsce i jeden dodatkowy znak. Naszym zadaniem będzie wpisać w to puste miejsce liczby, które są większe niż 4, ale są jednocześnie mniejsze niż 5. Właśnie do tego przyda się nam oś liczbowa. Zobacz, w tym miejscu znajduje się liczba 4. Nieco dalej znajduje się liczba 5. Wszystkie liczby, które znajdują się na osi na tym odcinku są większe niż 4 i mniejsze niż 5. Pokażę Ci teraz, jak je znaleźć. Wiesz już, że oprócz liczb naturalnych istnieją takie liczby, które nazywają się liczbami dziesiętnymi. Aby je zobaczyć, wystarczy podzielić coś na 10 jednakowych części. W tym przypadku podzielimy odcinek, który znajduje się na osi między liczbami 4 i 5. Zobacz. Te miejsca na osi, w których są krótsze kreseczki, oznaczają części dziesiąte. W tym miejscu mamy 4 całe. Obok mamy więc 4 całe i 1 dziesiątą. 4 całe i 1 dziesiąta to 4,1. Ta liczba znajduje się w większej odległości od zera niż liczba 4. Ta liczba z kolei jest też bliżej zera niż liczba 5. Oznacza to, że 4,1 całe to liczba większa niż 4, ale mniejsza niż 5. Pokażę Ci teraz drugą taką liczbę. Druga taka liczba to 4 całe i 2. 4 całe i 2 to inaczej 4,2. Ta liczba jest również większa niż 4 i mniejsza niż 5. Mam teraz dla Ciebie zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj wymienić liczby dziesiętne mające jedną cyfrę po przecinku, które są większe niż 4, ale mniejsze niż 5. Kolejna taka liczba to 4 całe i Liczba 4 całe i 30 jest większa niż 4 i jednocześnie mniejsza niż 5. Ale zobacz, tutaj też jest wolne miejsce. Teraz poszukamy takiej liczby, która jest jednocześnie większa niż 4 całe 30 i mniejsza niż 5. Zobacz, jedną kreseczkę dalej znajduje się liczba 4,4. ,4. Ta liczba znajduje się w większej odległości od zera niż 4,3. Znajduje się też bliżej zera niż 5. Kreseczkę dalej znajduje się liczba 4,5. To kolejna taka liczba. Obok mamy 4,6. Następna taka liczba to 4,7. Skoro jesteśmy już pewni odpowiedzi, to wpiszę tę liczbę w to miejsce. Mamy tutaj taki zapis. Wytłumaczę ci, co on oznacza Zobacz, liczba 4 jest mniejsza niż liczba 4 i Obie liczby są z kolei mniejsze niż 4 i Te trzy liczby z kolei są mniejsze niż 5. Teraz zaznaczę te liczby dziesiętne na osi liczbowej. Tutaj mamy 4. Tutaj mamy 4 całe i 3 Jeszcze dalej mamy 4 całe i 7. Najdalej znajduje się liczba 5. Im dalej na osi liczbowej tym liczby są większe. Spójrz teraz na budowę tych liczb. Najmniejszą spośród nich jest liczba 4. Każda liczba, która ma 4 i ileś części dziesiątych jest większa niż 4 na przykład 4 całe i 30. Spójrz teraz na tę liczbę. Zarówno ta liczba jak i ta liczba ma 4 całe. Obie liczby różnią się za to częściami dziesiątymi. Ta liczba ma więcej części dziesiątych. 7 części dziesiątych to więcej niż 3 części dziesiąte. 4 całe i 7 dziesiątych to więcej niż 4 całe i 3. Dziesiąte. Kolejna liczba ma z kolei 5 całych. Ta liczba jest największa. Mam teraz dla Ciebie kolejne zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie podać przykłady liczb, które są większe niż 5. Niech to będą liczby dziesiętne. Taką liczbą jest 6 i Ta liczba znajduje się na osi liczbowej w tym miejscu. Innym przykładem takiej liczby, która jest dodatkowo większa niż 6 i jest liczba 6 i Ta liczba znajduje się na osi liczbowej w tym miejscu. Znowu widzisz oś liczbową. Zaznaczono na niej dwie liczby: 5 i 6. Tym razem mamy jednak nieco inne zadanie. Mamy znaleźć liczby, które są większe niż 5 i ale jednocześnie są mniejsze niż 5 i Na osi liczbowej mamy tylko całości, 5 i 6. Aby znaleźć na niej liczby dziesiętne, wystarczy, że odcinek, który znajduje się pomiędzy liczbami 5 i 6, podzielimy na 10 jednakowych części. Tak oto wygląda ten podział. Liczby, które otrzymaliśmy w ten sposób, to dziesiąta, 5 i 5 2, 5 i i tak dalej. To są liczby dziesiętne. A w jaki sposób możemy zaznaczyć na osi liczbowej części setne? Wystarczyłoby każdy z tych dziesięciu odcinków podzielić na dziesięć jednakowych części. Razem mielibyśmy 100 takich części. Celowo tego nie zrobię, ponieważ nasza oś liczbowa będzie wtedy zupełnie nieczytelna. Musimy poradzić sobie jakoś inaczej. Wiesz już, że dopisanie zera na końcu liczby dziesiętnej nie zmieni jej wartości. Zróbmy to. Teraz w tym miejscu mamy 5 i 10 setnych. Tutaj mamy 5 i 20 setnych. Obok mamy 5 całych i 30 setnych a jeszcze dalej mamy 5 i 40 setnych. Naszym zadaniem jest znalezienie liczb które są większe niż 5 i ale mniejsze niż 5 ,4. Na końcu tych liczb dziesiętnych również możemy dopisać po jednym zerze. 5 i to jest to samo co 5 całych i 5 i to jest to samo co 5 całych i Tym razem podzielimy tylko odcinek, który znajduje się między tymi dwiema liczbami na 10 jednakowych części. Tak wygląda ten podział. Skoro tutaj mamy 5 całych i to jedną kreseczkę obok mamy 5 całych i 31 Kreseczkę obok mamy 5 całych i 32 jeszcze raz powtórzę, że im dalej na prawo tym liczby są większe. Widzisz więc, że liczba 5 całych i 32 setne jest większa niż 5 całych i setnych i jednocześnie jest mniejsza niż 5 całych i 40 Mogę ją wpisać w to miejsce. Zobacz, obok mamy jeszcze puste miejsce. Teraz poszukamy liczby, która jest jednocześnie większa niż 5 i 32 setne i mniejsza niż 5 całych i 40 setnych. No to jaka liczba znajduje się kreseczkę obok? Ta liczba to 5 całych i 33 setne. Ta liczba jest dalej niż 5 całych i 32 setne. Jednocześnie ta liczba jest mniejsza niż 5 całych i Wpiszmy ją w to miejsce. Mam teraz zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie wymienić liczby dziesiętne występujące po sobie, które są większe niż 5 całych i 33 setne, ale są mniejsze niż 5 całych i Te liczby to 5,34, 5,35, 5,36, 5,37, setnych, 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 oraz 5,39. setnych. Widzisz oś liczbową, na której zaznaczono liczby 5 oraz 6. 5 to inaczej 5 całych i 0, dziesiątych, a 6 to inaczej 6 całych i 0. Dziesiątych. Gdy podzielimy na 10 jednakowych części, to otrzymamy części dziesiąte. Pokażę Ci teraz jakie. Tutaj mamy 5 całych i 1 dziesiątą. Tutaj mamy 5 całych i 2 dziesiąte. Tutaj mamy 5 całych i 3 dziesiąte. Każda kolejna liczba ma o jedną część dziesiątą więcej niż poprzednia. Zaznaczmy na tej osi 5 i dziesiąte oraz 5 i Podzielę teraz tę oś na 100 jednakowych części. Spójrz teraz na odcinek znajdujący się między tymi dwiema liczbami. Wszystkie liczby, które znajdują się wewnątrz niego, są większe niż 5,4, ale są też jednocześnie mniejsze niż 5 i Chciałbym odkryć, jakie to liczby. Ten odcinek jest jednak trochę mały, prawda? Pokażę Ci, jak wygląda ten odcinek w powiększeniu. Rysuję więc oś liczbową, na której zaznaczono liczby 5 i oraz 5 i Ten odcinek dzielę na 10 jednakowych części. 5 i to jest to samo co 5 całych i 40. 5 i to jest to samo co 5 i 50 setnych. Te krótkie kreseczki oznaczają części setne. Pokażę Ci jakie. Tutaj mamy 5 i 41 setnych. Obok mamy 5 i 42 setne. Obok mamy 5 i setne. W każdej kolejnej liczbie części setne są o jeden większe od poprzedniej. Na tej osi oznaczyłem dwie liczby. Tutaj mamy 5 całych i 46, setnych, a tutaj mamy 5 całych i 47 setnych. Tym razem podzielę ten odcinek na 100 jednakowych części. Zastanówmy się teraz, jakie części oznaczają krótkie kreseczki. Przypomnę, że ta oś jest powiększeniem tego kawałka. W takim jednym odcinku z 10 znajduje się 100 takich króciutkich kreseczek. No to między liczbami 5 oraz 6 będzie 10 razy 100, czyli 1000 takich małych kreseczek. Nie narysuję ich na tej osi, ponieważ w takiej sytuacji będzie ona w ogóle nieczytelna. Chciałbym jednak skupić się na tym kawałku. Odszukajmy liczby, które są większe niż 5 całych i 46, ale są mniejsze niż 5 całych i 47. W tym celu teraz ten odcinek narysuję w powiększeniu. Zobacz, tutaj mamy 5 całych i 46, a tutaj mamy 5 całych i 47. Podzielę teraz ten odcinek na 10 jednakowych części. Teraz na końcu każdej z tych dwóch liczb dopiszę jedno zero. Zobacz, tutaj mamy nic innego jak części tysięczne. Pokażę Ci, jakie to liczby. Tutaj mamy 5 całych i 461 tysięcznych. Obok mamy 5 całych i tysięczne. A tak wyglądają kolejne liczby. I jakie z tego wnioski? Im więcej cyfry po przecinku, tym mniejsze części otrzymujemy. Drugi wniosek jest taki, że im dalej na prawo na osi liczbowej, tym większe liczby otrzymujemy. Aby porównać liczby dziesiętne, zastanów się, gdzie jest ich miejsce na osi liczbowej. Ustal pomiędzy jakimi innymi liczbami się znajdują. Pamiętaj, że każdy, nawet najmniejszy odcinek, możesz podzielić na jeszcze mniejsze części. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o porównywaniu liczb dziesiętnych oraz do polubienia naszej strony na Facebooku.